Nastolatek jest coraz bardziej poirytowany. Chce, żeby wszyscy zostawili go w spokoju. No, takiego nie powiedziałem. No nie, wcale powiedziałeś mu tylko, że nie przyszedł na lekcję, bo ci się nie chciało. No tak. Coś jeszcze. Ty stary, możesz z nim pogadać, co? Ale o czym? No, ale naprawdę jest jej mega smutno z tego powodu. No i co, i to ja mam coś z tym zrobić? Ale stary, nie krzycz na mnie, dobra, uspokój się. Chłopie, to się ode mnie odwalcie, debil. No, ale Arek! Nie musiałeś tego robić, on ewidentnie nie ma ochoty ze mną gadać. No, ze mną też. No cóż. Hej! Co macie takie miny? No, Arek nawrzeszczał teraz na Janka. Kazał mu się odwalić. Serio? Tobie? Tak. Nie no, nie wiem jak wy, ale mam go dosyć. Od tygodni znosi mi jego focha. Dara, uspokój się, dobra? Ale nie! On się zachowuje jak debil i najwyższa pora, żeby ktoś mu o tym powiedział. Lara, zaczekaj! Lara nie zdaje sobie sprawy z tego, że drażliwość Arka także jest objawem depresji. Chce mu uświadomić, że zachowuje się okropnie w stosunku do innych. Tak, wszyscy czegoś od ciebie chcą. Jesteś taki biedny. Naprawdę zrozum, to ja nie mam o tym z nikim gadać. No to nie musisz. Po prostu mnie posłuchaj. No. Nie wiem, co ci jest i szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. No, super, że powiedziałaś mi to. Dzięki, doceniam. Nie no, to jest dla ciebie zabawne, tak? Dociera do ciebie, że ranisz innych? Okej, mogę ci przestać zleczeć na Gai, ale nie musiałeś z nią zrywać w taki sposób. No dobra, jestem debilem. Coś jeszcze? A żebyś wiedział, Janek to jest twój najlepszy kumpel. Jakbym tego nie wiedział. Nie no, ja myślałam, że coś do ciebie dotrze, ale widzę, że tobie naprawdę spodobało się bycie kretynem. Na razie, sobie, jak na chcesz, razie. Ale nie zdziw się, jak za chwilę nie będziesz miał żadnych przyjaciół. Okej, teraz oficjalnie jestem beznadziejny. Ja nie chcę się na nich wyżywać, ale kompletnie sobie nie radzę. Jak ja mam im wytłumaczyć, co się ze mną dzieje, skoro ja sam nie mam pojęcia?